nie wiem, czy nie najlepszym punktem wyjścia do opowieści o tym nożu nie jest właśnie grzybobranie jako powiązanie, połączenie aktywności leśnej, jak również kulinarnej w pewnym sensie. CRKT Overland, czyli bardzo ładny nóż kempingowy. Ponad rok temu poszukiwałem jakiegoś ciekawego noża składanego, który miałby być kolejnym nożem, który chciałem testować, i natrafiłem na ten bardzo ciekawy i oryginalny projekt TJ Schwartza, produkowany przez amerykańską firmę CRKT. Dzień dobry. Dziś o nożu amerykańskiej firmy CRKT, który testuję od ponad roku. Nożu kempingowym, składanym do tak zwanego overlandingu, jak to mawiają Amerykanie. Bardzo ładnie zaprojektowany, z blokadą frame lock. Bardzo minimalistyczny, bardzo lekki i bardzo kompaktowy. Jednocześnie o pełnowymiarowym, jak na tego typu narzędzie oczywiście, pełnowymiarowym ostrzu. Tutaj dla porównania mamy Gerbera Principle, full tank, nóż bushcraftowy, powiedzmy survivalowy. W porównaniu do naszego CRKT jest to głownia o porównywalnej długości, oczywiście w zupełnie innym kształcie i przeznaczeniu. Nasz nóż składany cechuje, że jego rękojeść jest zrobiona z dwóch elementów. Jedna część jest stalowa, druga część wykonana z G10, tworzywa sztucznego o bardzo ładnym zielonym kolorze. Charakteryzuje się również tym, że mamy tu do czynienia z bardzo ładnymi pomarańczowymi akcentami w postaci tego backspacera, jak również tutaj podkładki pomarańczowej po obu stronach. Bardzo ładnie to kontrastuje z tym zielonym kolorem, jak również nie najgorzej z tym stalowo-szarym po przeciwnej stronie. Głownia tego noża o profilu Ship's Foot, bardzo ciekawym. Na tej okładzinie wykonanej z G10 po jednej stronie noża mamy wykonany taki całkiem ciekawy element, który przypomina grill z Jeepa. Oczywiście, co też sugeruje i nawiązuje do nazwy Overland. Po przeciwnej stronie, na tej metalowej części okładziny, ponieważ po jednej mamy plastikową właściwie stworzywa, czyli z G10, z drugiej strony stalową, mamy klips. Klips jest dość twardy, sprężysty, dobrze trzyma. Oczywiście nie jest to jakiś super deep carry, ponieważ ta część nam będzie z kieszeni wystawać. Ta część, na której końcu znajduje się dziurka na sznurek. Samo ostrze otwieramy kołkiem. Kołkiem, który nie jest szczególnie agresywny. Kołkiem, który jest moim zdaniem całkiem wystarczający do tego, żeby go dość wygodnie używać. Kołki bywają różne. Ten jest nie najgorszy, natomiast samo otwieranie do najwygodniejszych nie należy, ale to przy okazji wad. Na górnej krawędzi naszego ostrza mamy tutaj takie przeszlifowanie, taki jimping, na którym automatycznie ląduje nasz kciuk. Nie jest to zrobione na tyle agresywnie, aby powodowało jakikolwiek dyskomfort. Nóż blokujemy oczywiście przy pomocy mechanizmu frame lock. Frame lock właśnie od liner locka różni się wyłącznie tym, że jest elementem obudowy. Liner lock jest dodatkową blaszką, która znajduje się w środku i powoduje jednak zwiększenie nieco masy i rozmiaru naszego narzędzia. Och, pada deszcz i kapie. Osobiście uznaję to za dość trafione rozwiązanie w tym wypadku, ponieważ pozwala to oszczędzić na masie i pewnie też i trochę na cenie całego narzędzia, natomiast skupiłbym się tutaj na designie, jak również o
cechach użytkowych. W tym wypadku nóż jest niezwykle cienki w profilu, natomiast nie jest on mały. Ma to swoje plusy, ma to też minusy. Zostając jeszcze chwilę przy designie, pomarańczowe akcenty powodują, że wygląda to całkiem ładnie. Natomiast plusem, jaki to powoduje, oczywiście jest fakt, że łatwiej nieco znaleźć go w trawie. Cały korpus jest skręcony na trzech śrubach. Dwie tutaj z tyłu poprzez ten backspacer i jeden oczywiście na piwocie. Jako że jest to budżetowy nóż wyposażony w teflonowe podkładki, które chodzą nie najgorzej. Oczywiście nie jest to w żadnym wypadku poziom nawet zbliżony do rozwiązań bazujących na łożyskach. Tutaj po prostu działa to nieźle. Oczywiście mogłoby lepiej, gdyby były tu łożyska, ale byłoby to oczywiście większe, cięższe i droższe. Fakt, że jest tak cienki, jednocześnie pozostając przeciętnej wielkości nożem składanym, powoduje, że w zasadzie wsadzając go do kieszeni nie przeszkadza, nie zawadza, jest bardzo lekki. Fakt, że jest tak cienki, powoduje, że lądując w naszej kieszeni praktycznie o nim zapominamy. Jest to bardzo fajna cecha. Ship's Foot w takim nożu faktycznie, biorąc pod uwagę cały profil i sposób, w jaki to jest zaprojektowane, to znaczy tu mamy ewidentne podcięcie, w którym trzymamy nasze palce, powoduje, że wygodnie się tym kroi, bo nasze palce oczywiście są nieco wyżej, zwłaszcza oczywiście używając przedniej części tego ostrza. W użytkowaniu właśnie takim kulinarno-około obozowym sprawdza się to świetnie. Do tej pory nie byłem fanem noży składanych jako noży, których używalibyśmy do jedzenia posiłków, przygotowywania posiłków, nie wiem, krojenia czegokolwiek, jeżeli chodzi o żywność. Natomiast ten projekt mnie do tego ostatecznie przekonał, ponieważ nie zdarzyło mi się oczywiście ubabrać go jedzeniem tak, żeby to weszło mi tutaj gdzieś w okolice tego naszego zawiasu, że tak powiem, ani do wnętrza pomiędzy okładziny. Natomiast wyobrażam sobie, że należałoby na to zwrócić szczególną uwagę, żeby po prostu nie spowodować, że to się wszystko nam tutaj zapcha. Mamy więcej przestrzeni, do których mogłoby się coś dostać, jak również sam tutaj zawias i podkładki, gdzie coś mogłoby się dostać, który należałoby wówczas rozebrać, przesmarować, co nawet w terenie jest jak najbardziej możliwe, o czym przekonaliśmy się w tym filmie przy okazji właśnie serwisowania tego noża. Mój egzemplarz przyszedł krzywo skręcony. Chciałem to sobie naprawić we własnym zakresie, żeby nikomu nie zawracać głowy, jednak okazało się, że takie właśnie wkręcenie tego spowodowało, że gwint był również krzywo. Nie dało się z tym za bardzo nic zrobić bez wymiany takiej śruby. Wówczas zamawiałem to na Amazonie. Wówczas zgłosiłem zastrzeżenie, reklamację, która została oczywiście rozpatrzona pozytywnie i otrzymałem po jakimś czasie nowy egzemplarz. I tak, powoli przechodzimy do wad. Tak, jest to nóż wykonany w Chinach, jak większość budżetowych, tanich noży. I wykonany jest oczywiście z chińskiej stali 8CR13 MOV. Tych rodzajów stali chińskich jest dużo. W każdym razie, jeżeli widzisz gdzieś w opisie CR MOV z jakimiś numerkami w środku, to jest to chińska stal, odpowiednik jakiegoś AUS 8 albo podobnych stali. Jako taki odpowiednik ma bardzo podobne, w zasadzie porównywalne parametry i działa dokładnie tak samo. Mamy odporność na rdze, bardzo podobną, mamy łatwość szlifowania, w zasadzie porównywalną. Mówimy tu o stali, która jest w zasadzie odpowiednikiem innej stali, wykonana w taki sam sposób, tylko w innym miejscu. Jeszcze wracając na chwilę do stali, wykończenie mamy tutaj stonewash. Uważam, że to jest jedno z fajniejszych wykończeń, jeżeli chodzi o noże, z tego względu, że tak jak na przykład tutaj, nie widać za bardzo rysek, które się pojawiają na naszym ostrzu. I dokładnie z takim samym wykończeniem mamy do czynienia na tej metalowej części rękojeści, czyli tej niezielonej okładziny. I tak przechodząc powoli do wad, ta część wykonana z G10, czyli z tworzywa, ma taką teksturę, która poprawia nam chwyt, znaczy jest
na tyle matowa i szorstka, że nie wyślizgnie nam się to narzędzie z dłoń. Natomiast druga strona już takiej faktury nie posiada, jest idealnie gładka, niemal śliska, tak samo niemal jak całe ostrze. Wygląda to niemal jakby nóż był wykonany z jednego kawałka metalu. Po tej stronie jest to dość śliskie, aczkolwiek tutaj, gdzie spoczywają nam palce, tutaj, gdzie lądują nam palce, mamy to wyprofilowane w taki sposób, że niemal jakbyśmy mieli tutaj jelec, powoduje to, że ten nóż nam się nie wyślizguje. Tak cienki nóż najlepiej w dłoni nie należy, zwłaszcza dużej dłoni. Im mniejsza oczywiście będzie, tym będzie wygodniej, natomiast jeżeli chodzi o większe dłonie, to raczej nie jest to najlepsza rzecz na świecie. Samo wykonanie, poza tym, że zdarzają się w chińskich fabrykach niedoróbki, co oczywiście, na co zwróciłbym szczególną uwagę przy zamawianiu, to znaczy, żeby dało się tą ewentualną niedoróbkę wymienić bez większych problemów. Jeżeli tak będzie, to oczywiście nie stanowi to szczególnego problemu. A ja w zasadzie jest to chyba pierwszy mój nóż, który musiałem wymieniać. Przeważnie wszystko, co kupowałem, działało dobrze. Więc tutaj z kontrolą jakości jest nie najlepiej w przypadku CRKT. Kolejna kwestia to właśnie taki, a nie inny design powoduje, że tu w miejscu, w którym ląduje nasz kciuk, po to, aby to otworzyć, nie ma zbyt wiele miejsca, a ten nóż jest zablokowany dość skutecznie, w związku z czym trzeba pokonać ten opór i tu sugerowałbym dokonanie przesmarowania nie tylko na piwocie samym, ale w miejscu, gdzie mamy w środku na backlocku, na frame locku kulkę, która tutaj wskakuje. Jeżeli to zrobimy, będzie o niebo lepiej. Taki nóż prosto z pudełka chodzi zdecydowanie za ciężko moim zdaniem. Trzeba go przesmarować. Zobaczmy, co pisze na ten temat producent i czy to się zgadza. Warto takie rzeczy weryfikować czasami, bo producenci lubią odpływać w opisach swoich narzędzi. Overland amerykańskiej firmy CRKT to wersja noża 4x4 do pracy w terenie. No dobrze, dość poetycko. Którego autorem jest TJ Schwartz, niedoszły projektant samochodów. Ostrze o profilu z Shipswood, wykonano ze stali nierdzewnej 8CR13MOV i wykończono na czarno metodą Stonewash. Właśnie, to jest istotne. Stonewashowi nierówny, to jest nóż wykończony metodą Stonewash i ten również, jak widać, ten jest dużo ciemniejszy, więc nazwano go Black Stonewash, to znaczy jest to taki Stonewash, który jest po prostu ciemny. Nie mylić z czarnym, bo fakt, że jest ciemny, nie oznacza, że jest czarny. Może to różnie wyglądać na zdjęciach. Nie jest to czarny, jest to po prostu ciemny, szary kolor. Pozostawiając nieregularną powłokę, dobrze maskującą rysy, tak, powstające podczas eksploatacji, duży obustronny kołek na klindze umożliwia jej szybkie rozłożenie jedną ręką. Bezpieczeństwo pracy poprawia karbowane oparcie dla kciuka na grzbiecie głowni oraz solidna blokada frame lock, która chroni przed przypadkowym złożeniem się narzędzia, gdy jest w użyciu. Rękojeść to połączenie lekkiego tworzywa G10 o antypoślizgowej fakturze na jednej ze stron z gładką stalową ramą, na drugiej odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje dobrą przyczepność do dłoni i zapewnia pewny chwyt. I tu właśnie bym się troszeczkę przyczepił, to nie jest najpewniejszy chwyt na świecie i ta tekstura, którą mamy po stronie okładziny G10 jest bardzo w porządku, natomiast po stronie stalowej tekstury nie ma żadnej, więc może być ślisko, zwłaszcza jeżeli używamy tego noża lewą ręką. Odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje dobrą przyczepność do dłoni i zapewnia pewny chwyt. Pomarańczowe akcenty w postaci backspacera oraz pierścieni wokół głównej śruby pivot dodają unikatowego wyglądu całej konstrukcji. Na zakończeniu znajduje się otwór na linkę oraz klips mocujący do wygodnego przenoszenia noża w kieszeni spodni. Tu w zasadzie wszystko się zgadza i teraz długość całkowita to 18,7, długość złożonego to 11,1. Rękojeść G10 plus stal 2CR13, blokada frame lock, waga 102 gramy, otwór na linkę, klips mocujący. Długość samego ostrza to 7,6 cm, natomiast jego grubość to 3,1 mm. Profil głowni Shipswood, stal 8CR13MOV, rodzaj gładkie, wykończenie Black Stonewash. Nic tu szczególnie naściemniano, poza tym, że jest to
wygodne. Najwygodniejsze to nie jest, ale nie ma dramatu. Reasumując, bardzo fajne narzędzie, bardzo je lubię. Przypadło mi do gustu nie tylko ze względu na to, że wygląda po prostu ładnie, ale jest małe, wygodne i kompaktowe. W zasadzie znika w kieszeni. Jeżeli chodzi o funkcjonalność samą w sobie, temu nożowi nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Natomiast jeżeli chodzi o ergonomię, oczywiście zastrzeżeń jest co najmniej kilka, o których już wcześniej mówiłem. Cena tego noża na dzień dzisiejszy to około 300 zł. Na dzień dzisiejszy za 300 prawdopodobnie będziemy w stanie wynaleźć przynajmniej kilka ciekawszych alternatyw, przynajmniej pod względem ergonomii, bo jeżeli chodzi o design, to już w zasadzie kwestia gustu.